Doroto i Krzysztofie. Na początek takie dwa pytania trzeba by było postawić podczas tego Słowa Bożego. Pierwsze pytanie, od jak dawna znacie się? Od 6 lat, tak? Daleko do siebie nie mieliście, więc mogliście się poznać dobrze. I drugie pytanie, jak dawno Doroto tobie się oświadczył? Ponad 2 lata temu, słuchajcie, 2 lata musieliśmy czekać na to dzisiejsze wydarzenie. Dobrze, to już tak egzamin zdali. Moi drodzy, ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę wam błogosławić wasz związek małżeński. I jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Pan Jezus pragnie pobłogosławić waszej miłości. Ja Dorota.
Biorę Ciebie, Doroto. Biorę Ciebie, Krzysztofie. Za żonę. Za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Co ja dam Tobie, co Ci mi dać? Dwa słowa, które sama dobrze znasz. Dla siebie razem po blady świt. I tylko my, tak tylko my. Piękne chwile są tak ulotne, bezpowrotne, jak na wietrze pył. Niech miłości smak zapiera oddech, te dłonie chłodne ogrzej w dłoniach mych. Dlatego kochaj mnie tak, jakby kończył się świat. Niech ten moment cudowny wiecznie trwa. Dlatego pokochaj mnie, choćby na chwilę dwie. Jutro może już nie. Dlatego pokochaj mnie, choćby na chwilę dwie. Jutro może już nie będzie nas. Ty cały dla mnie, dla ciebie ja. I niech ta chwila jak najdłużej trwa. Ze sobą razem szampana łyk i ciągle ty, tak tylko ty. Smak zapiera oddech, te dłonie chłodne ogrzej w dłoniach mych. Dlatego kochaj mnie tak, jakby kończył się świat. Niech ten moment cudowny wiecznie trwa. Dlatego pokochaj mnie, choćby na chwilę dwie. Jutro może już nie będzie nas. Dlatego kochaj mnie tak, jakby kończył się świat. Niech ten moment cudowny wiecznie trwa. Dlatego pokochaj mnie, choćby na chwilę dwie. Jutro może już nie. Niech ten moment cudowny wiecznie trwa. Ja chciałbym w tym miejscu też zwrócić się jako kapelan strażaków do Krzysia i podziękować mu za to, że tak wiele tutaj właśnie jako strażak też pomaga. A muszę powiedzieć, Dorota, że mieć strażaka w domu to jest wielki skarb. Także, a ja myślę, że też może przyjść taka chwila, że może jakoś Krzysiu sprawił, że też w grono strażaków wkroczysz. Także dziękuję za te Twoje wszystkie służby, dyrygowanie ruchem, te wszystkie porządkowe sprawy, to zawsze bardzo dużo też pomaga właśnie też w pracy duszpasterskiej.